Ej, byczku. Pizza wystygła. Pizzkę będziecie zamawiać, bo knajpy wam pozamykali. Więc spoko by było wiedzieć, jak to odgrzeć bez tylko mocy mikrofali. A jak nie macie mikrofali, no to jesteście w ogóle w niebie. Bo jakby pierwszym sposobem jest na patelni. To jest taki najszybszy, ale też pokażę, jak zrobić w piecu. I to jest spoko na większej ilości, bo no, na patelni zmieszczycie tylko jeden. I też na końcu będzie taki twist, bo zrobimy jak tosty francuskie. I to zrobimy z rukolą i tak dalej, będzie takie bardzo fancy, ale to jest w stylu, jak masz dużo czasu i chcesz, jest, i masz dobrą pizzkę, którą chcesz dobrze odgrzać. Bo jak są takie tańsze pizzki, to najpierw do pieca wsadzić i będzie nikt. Tylko dużo oliwy dać, dużo oliwy dać. Bo jak ona wyschła pewnie. Odprzeknąłem. Grzejemy sobie patelę i nigdy nie dawajcie najpierw oleju, a potem nie nagrzewajcie, bo wam się oliwa może spalić. Znaczy nie spalić, ale będzie nieprzyjemny smak. I ogólnie lepiej najpierw mocno rozgrzać patelkę, a potem wrzucać na nią taki delikatny olej, jak na przykład rzepakowy albo oliwy. Czekaj, pokaż tego bad boya. Oh, that's greasy. That's really fucking greasy. Gdzie to się będzie robić? No musisz sprawdzać, jak będzie krokujący na dole, to git. To jemy. Znaczy jedna osoba je. Pokroję takie małe te i będziecie sobie widoczkami jeść. I to jest świetny sposób na przekąskę imprezową. I jak macie jeden kawałek na 10 osób, to kroisz pizzkę na 10 kawałków i pijesz sobie widoczkiem. Więc bardzo nie usatysfakcjonowany, ale przynajmniej coś zjadł. Jak się tak mocno już czujecie, że się przebiegło, to zmieszacie ogień trochę. I już można otworzyć. Teraz cięcie. Musisz uważać, jak wodę lejesz, bo cię może strzelić, bo jednak oliwa rozgrzana, a woda, no to wiadomo, że strzeli i się opalisz. No, ale będę kiedyś... Powiedz jeszcze raz, bo Pawła było słychać. Kiedyś wychodzę i czekam, że chodzi. Co jest, dzień dobry. Siemanko, dzisiaj nagramy, jak odgrzewać pizzę w 5 sposobów. Pierwszy, wsadź sobie ją. Dzięki, to tyle w dzisiejszym odcinku. Zajrzyjcie do opisu, tam jest nasza zrzutka, Patronite. Wpłaccie pieniądze na drugi kawałek pizzy, w tym nagramy drugi odcinek i odgrzejemy drugi kawałek drugim sposobem. Trzymajcie się, cześć. Jak już podejrzewacie, że możesz się skopcić? Szybko zegarek. Zegarek w piekarniku. Zegarek w piekarniku. Nie. A złapałem na... Można jeść. Drugi sposób. I on jest spoko, jak macie większą ilość pizzek. Najpierw nagrzecie piekarnik. Mój ulubiony. Polecam. Ja. Teraz kładziemy pizzkę w geometrycznym kształcie, żeby wykorzystać pole grzania. Na tej stacji dużo kawałków, to jest spoko, żeby większość dotykała jakby blachy, bo wtedy to jakby się smaży wtedy. A jak normalnie, to po prostu się wyschło w dołu. I będzie chrupiące, dobre. A góra jest wyschnięta, więc i tak damy trochę oliwy na górę. No i do pieca. I też nie wiem ile, bo różnie się robi to, ale z 10 minut mniej nawet i trzeba sprawdzić, czy jest chrupiące. No wiesz, no tak jest czasami, słuchaj, nie? Dobrze, no. Wiesz o co chodzi. Słuchaj. Wiesz o co chodzi, nie? Dobra, słuchaj, wiesz co, pizza mi dochodzi. Będę wyciągał, no dobra. Jak już spędzisz 10 minut na robieniu czegokolwiek, co robisz, jak masz 10 minut, to można wyciągać, bo już widzę, że się skrupująca zrobiła, ale musicie oglądać, bo ja wam nie powiem. The balance. Kurde, balans nie pochwał. Jak ten, jak buty wiązać, nie? Musisz sami sobie się nauczyć. I to jest jeszcze taki plus, że raz, że można dać dużo, w sensie więcej pizki niż normalnie, ale też się przypieka bardzo fajnie z góry z tą oliwą. I jest dobra i chrupiąca. I to się mnie jakby chrupiąca się robi z dołu, ale ona ma najbardziej vibe pizzy, która dosłownie została upieczona przed chwilą, no bo została upieczona przed chwilą.
To jest za łapka. To jest plating. Czego chcieć więcej? A ty teraz chcesz więcej? Olejka również kroje w plasterki. Ułożone na talerzu danie okrążone plasterem i solem. Sami wypróbujcie to danie. Wierzę mi, że chcę wypróbować. Czuję tam ruch pieprz na nosie. Patrzcie teraz. Sami wypróbujcie to danie. Gwiazda wieczoru. Taką krajzerkę. Przekrywam ją na pół. Tak, cebulioro. Pomagasz mi go nazwać, bo dlaczego nie? Żyjmy za 5 złotych. Bawi się dobrze. W międzyczasie na osobnej patelni wytwarzam sobie cebulę. Leci ta cebula. Wytwarzam sobie cebulę. Od łopaty zielonej góry na obiad dostałem buraka, spaghetti, no i... Oni mu to przywieźli. Oś wysłali! Garro sołą dostał i makaron już ugotowany. Tak więc do takiej miseczki... Używa czystego worka. Będziemy plastikowego. Po co? Po to. Pięknie wyszły. Pięknie wyszły. Na pewno będziecie zajebiście na jedzenie. To dodam makaron. POV, jesteś rosołem, był zgranym 6 razy, mam w ciągu tygodnia. Przygotuję wam risotto z pieczarka. Risotto! Mam tu jeszcze trochę rosołu, tam. Ej, ten rosół jest już 50 raz. Ej, ale to jest człowiek, poważnie. Brazylijczyk. Początek, jak to mówią, tygodnia, koniec i początek. To jest Joe Montero. To jest humor Joe Montero. To jest humor Joe Montero studencki. No i tak samo, jakby możecie tego samego wieczora zrobić na tej samej patelce. No, tak samo musicie zagrać. I na niej będziemy robić nasze French Toast picki. Mleczka dodajemy. I papryki wędzonej. Taka ładna jest. Chyba węgierska. Za oknem buro, szaro i ponuro. W takich metalowych puszkach, ale są strasznie trudne do otwierania. I musisz sobie nożem podważyć. W takiej ładnej. Pachnie nieziemsko. No i jej trochę można dać. Dzięki temu trochę ożywimy tą pizzkę, bo jednak trochę tam umarła w tym pudełku od tego czasu. I no, jest taki dymny, przyjemny smak. Taki leciutko słodki i też ładny kolor dzięki temu będzie. I też odrobina, żeby było, bo jakby jak się długo paprykę smaży, to ona się może gorzko zrobić. Teraz będzie trochę problem, bo jednak ciężko będzie zmieścić tę chłodniczkę. Ale zaczniemy od najmniejszej. I ona jest jednak trochę sucha na końcach. Mimo, że jest bardzo spoko nawet na zimno, ale jednak ona jest sucha tutaj. Jakby najpierw musimy tak wjechać ładnie, tak? Żeby ten przód trochę nabrał, ale najważniejsze, żebyśmy długo trzymali tą końcówkę. I jedz jakby końcówki pizzy, nie ma, masz 20 lat już. To nie jest wymówka, że nie lubisz. To jest dobra część. Pizza to jest ciasto, a jakby ludzie mówią, no nie wiem końcówek. W sensie końcówki możesz zostawiać jak idziesz na rekord w Pizzy Hacie, czy gdzie tam ten challenge. I idziesz na ilość, później się fleksujesz, przyznajmy, bo zjadłeś 52 kawałki. Tak naprawdę miałeś 3 kilo końcówek jeszcze, nie? Zostawiam. Tak. Oliwki dajemy elegancko, pyk, pyk, pyk. Tak, elegancko. O, i tak ładnie się zrobiło. Pieprzem jeszcze można tak walnąć. Wszystko daliśmy? Wszystko daliśmy chyba. No i teraz się smaży, teraz ręce do kieszeni. Można sobie sprawdzać co jakiś czas. Jak już widać, że się robi taka brązowa i jest chrupiąca i taka twarda, no nie twarda, ale taka bardziej sztywna na dole. To najważniejszy krok, robicie coś takiego. To się robi długo, w sensie parę minut, no bo tam jest ser, który się bardzo szybko jakby zbrązowi. I teraz trzeba po prostu stać z tą spatułką i czekać sekundę. I po chwili sprawdzić. I będzie dobre. Tłuszcz jest. No i zdejmujesz byczka i masz pizzuchę. Z większymi kawałkami jest większy cyrk, ale jakby wystarczy najpierw ładnie sobie powciskać tę grupę, bo jak one ładnie nasiąkną, to będą takie świeżutkie potem. I też to jest spoko w tej metodzie, że ten ser, jak on tak chwilę sobie będzie bardzo blisko jakby ognia, to się zrobi z powrotem taki chrupiony, jakby taki będzie się ciągnął. Ale będzie przypieczony też na górze, więc miał przypieczony ser, który jest w środku jeszcze taki półpłynny. Paluku, do me a favor i
Letuszk, a w sumie mam rękę zgubioną. To Paweł. To ja. No i pan Paweł. No, no i pan Paweł. Kurczę, Paweł. Już mamy ładnie przypieczoną, ona jest taka leciutko. W niektórych miejscach fajnie krupiąca i jest ten vibe tosta francuskiego, masz takie, one są takie, takie przyjemne, mięciutka, zostaje trochę tuż na palcach, ale możemy ją troszeczkę odświeżyć jeszcze, na przykład z rukolą, to klasyczny dodatek na pizzkę, delikatnie, modelistki najlepiej, oliwy już nie trzeba więcej, bo oliwa tutaj już zaszkodzi, znaczy, że będzie za dużo i na przykład można dać fetę albo parmezan, ja chyba dzisiaj dam fetę. Yeah.